Dzień dobry. No, nie jest tak źle. Nie żeby było idealnie, ale chyba nie jest źle. Mam nadzieję, że mi dobrze idzie. No nic, słuchajcie, poniedziałek, poranek, miałam taki w miarę leniwy poranek, ale to dlatego, że dzisiaj w nocy, nie wiem dlaczego, ale nie mogłam spać i budziłam się co chwilę, przewracałam się z boku na bok, więc obudziłam się dużo wcześniej też przed budzikiem, no i dzięki temu jakby miałam czas na to, żeby sobie poleżeć, książkę sobie posłuchać, no ale ogólnie, nie wiem, nie czuję się jakoś wypoczęta, no ale nic. W każdym razie, na razie poniedziałek zaczął się tak, wiecie, wchodzimy. Mam nadzieję, że będzie w miarę luźno i lekko, ale no, okaże się. Zaczyna się tydzień, więc różnie to może być. No a ja zacznę sobie robić śniadanie w takim razie. No i przyszłam się przywitać tutaj. Zobaczymy, jak to będzie, ale tak jak mówię, ja mam nadzieję, wszystko będzie dobrze. Dzisiaj coś tam też, jakieś leki może wezmę. Piję herbatkę malinową moją z miodem. No i musi być dobrze. Także cóż, zapraszam Was na dzisiejszy dzień, film i wszystko. Także zaczynamy. Dzisiaj pewnie będą grzanki, bo mam chleb, herbatka, no i robimy. Grzanki zrobione, tutaj już położyłam sobie serek, do tego pomidorek, rzodkiewka. Idę jeść śniadanie, życzę Wam smacznego. W międzyczasie jeszcze wstawiłam sobie zmywarkę, wstawiłam pralkę, ale piorę tam w zasadzie pościel. Takie moje jesienne poszewki, bo znalazłam jeszcze jedną, którą też kiedyś kupiłam dawno temu i nie używałam jej w ogóle od kilku lat. Ale podoba mi się, jest taka właśnie bardziej jesienna, także fajnie, że sobie wyjęłam te moje stare pościele, obie z Home & You, także może Wam pokażę po prostu później, jak, nie wiem, będę ubierać kiedyś czy coś. Ale tak, także całkiem produktywny poranek, podoba mi się, ale póki co idę, słuchajcie, jeść, także smacznego i widzimy się później. No cześć, przyszłam na chwilę do Was pogadać. Sama słyszę, jak ja mówię, wiecie co, jak nic nie mówię, no bo nie mam po co i do kogo się odezwać, to ja się normalnie czuję, ja się czuję bardzo dobrze. Trochę mi tam katar jeszcze schodzi, no ale no podejrzewam, że po prostu zatoki mam zawalone. I dlatego, natomiast jak zaczynam coś mówić właśnie, to dopiero wtedy słyszę swój głos i no i cóż ja mogę, no rano było lepiej, tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, czy to dlatego, że już się trochę nagadałam od rana, ale zrobiłam sobie herbatkę z sokiem malinowym tutaj i miodem. Także cały czas próbuję tutaj jakoś, wiecie, walczyć. Okej, jak nie mówię głośno i się nie ekscytuję, to jakoś tak normalnie, jak zaczynam, to się pojawia jakaś chrypa. No i słuchajcie, i tak myślałam, że przyjdę na chwilę i ja wiem, że pewnie powinnam pójść do lekarza, chociaż podejrzewam, że to i tak zwykłe przeziębienie, bo mówię, no zaczęło się od kataru i teraz nagle pojawiło się, ale mnie gardło nie boli ani nic. Nie jest to też zapalenie krtani, bo też miałam kiedyś, to wiem, jak to wygląda. No nie, i pewnie powinnam pójść na zwolnienie i pewnie powinnam przeleżeć, odpocząć, wykurować się, wygrzać. Ale no nie wiem, no nie wiem, czy wy też tak macie. Może głupio to zabrzmi, ale wiecie, no ja mam takie poczucie, że a skoro pracuję i tak w domu, no to i tak jestem, chociaż i tak muszę gdzieś tam wyjść, i tak muszę do biura jechać. Może być stukaniec za jakiś czas. No i tak sobie tłumaczę, że a no przecież i tak jestem głównie w domu, no to na to tylko przeziębienie, no to też bez przesady, że w sumie mogę pracować. No i pewnie tak nie powinno być, tak? Pewnie to właśnie o tym się mówi od lat, że jak się jest chorym, przeziębionym, osłabionym, to trzeba się zregenerować. No ale co, no są rzeczy do zrobienia, do przypilnowania, od, nie wiem, od delegowania i tego trzeba po prostu tam, wiecie, przypilnować, więc więc tak to wygląda, no ale nie wiem, jakie wy macie podejście? Jak to jest u was? Czy wy też tak, wiecie, coś się dzieje, to od razu idziecie na zwolnienie na przykład, czy dopiero naprawdę jak już was choroba zmoże, to dopiero wtedy jest to po prostu konieczność? Dajcie mi znać, jestem ciekawa, no pewnie powinnam, nie wiem, no ale na razie mam po prostu dużo różnych rzeczy do załatwienia, do skończenia, więc uznałam, że nie mogę sobie na to pozwolić. A tak jak mówię, no nie czuję się źle, to też nie jest tak. Po prostu wiem, że mogłabym się wyleżeć, mogłabym się wyspać przede wszystkim i to by może pomogło.
Ale tak jak mówię, no nie czuję się ogólnie źle, więc nie uważam też, że to jest taki moment. Więc nie, chętnie poznam wasze zdanie, bo ja wiem, jak to też wygląda, jak się pracuje też od lat. No i różne są zdania, różni są ludzie też, różnie do tego podchodzą. No, dajcie mi znać. Chociaż pewnie nie jest to. Najlepiej byłoby oczywiście, no, się wykurować, wyzdrowieć. No ale cóż, ja tak jak jeszcze dzisiaj mam plany w ogóle i dzisiaj idę spełnić swoje jedno z marzeń, więc no nie mogłabym sobie pozwolić na to, żeby nie, no. No niestety, ale zobaczcie, zanim to, tutaj mam wielkie pudło, bo w ogóle przyszła do mnie paczka i pomyślałam, że razem sobie rozpakujemy, a to jeszcze jakieś nożyczki znajdę, o mam. Przyszła do mnie paczka, bo mówiłam wam, że szykuję się na zimę. I tak tyle się mówi o różnych rzeczach właśnie ostatnio i ja chyba dlatego też, troszkę chyba to odsunę, i ja dlatego też postanowiłam zamówić to, co zamówiłam, właśnie ze względu na to, że tyle się mówi o takich przygotowaniach, o tym, co można zrobić, i pomyślałam, że w sumie to ma sens. Co prawda, troszkę się, no, muszę się nad tym zastanowić, bo zamówiłam pościel. Pościel jest z pierza. Nie, z puchu gęsiego, bo to jest najlepszy puch chyba, który najlepiej grzeje i w ogóle. I zamówiłam taką dwukilową. I to podobno jest tak średnio. To już jest taka pościel, kołdra taka w zasadzie ocieplona na zimę. I ona powinna być właśnie ok. Ona jest też w miarę ciężka. Ja też czytałam bardzo dużo opinii i recenzji. Bo na przykład 3 kilo to podobno już jest taka mega, mega ciężka i mega ciepła, że to niektórym jest nawet za ciepło pod taką kołdrą. Natomiast ja, słuchajcie, bardzo rzadko zimą włączam na przykład kaloryfer w sypialni, więc w tej sypialni jest raczej chłodno, bym powiedziała. Ale ja nie czuję takiej potrzeby za bardzo, bo lepiej się śpi po prostu w takim trochę chłodniejszym pokoju, mam wrażenie. No więc jakoś dawałam sobie radę. Ja mam też w tym momencie taką pościel. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jak tutaj próbuję sobie poradzić z tym pudłem. Mogę wam podlinkować też na dole, bo tam było mnóstwo recenzji, słuchajcie. Bardzo dużo ludzi kupiło z tej firmy. Ja nie pamiętam do końca, jak to tam się nazywa, ale bardzo dużo ludzi kupiło właśnie i kupuje pościel i zachwala, i dlatego ja się zdecydowałam, więc mogę wam podlinkować na dole, od kogo ja kupiłam. I czy ja skończyłam w ogóle wątek, który opowiadałam przed chwilą? Nie wiem. W każdym razie nie wiem, czy jest mi potrzebna aż taka ciepła pościel w sumie, bo podobno ja mam taką z IKEA i ona ma sztuczne wypełnienie, tam nie ma żadnego pierza, żadnego puchu. I ona jest, z tego co pamiętam, i na lato, że taka chłodząca, i na zimę, że grzeje. I na razie póki co ona mi się sprawdza super, ale moim zdaniem no teraz to też w ogóle nawet zimno nie jest wieczorami i w tej sypialni, więc ja wstaję rano i ja czuję, że po prostu jest mi ciepło i nie potrzebuję nic więcej. Ale jakby doszło do takich temperatur zimowych, jak już będzie, wiecie, w okolicach zera na przykład na zewnątrz, no to w tej sypialni na pewno będzie trochę chłodniej, więc wtedy myślę, taka pościel może się przydać, z tym, że pojęcia nie mam, gdzie ja niby mam ją trzymać, na przykład latem, no bo to jest wielka, bo pudło. Takie pudło tutaj mam. O. Całe pudło wypełnia pościel moja. Dobrze, że ma pokrowiec. To sobie schowam ją później do pokrowca. O. Strona www.pierzynki.pl. Pierzynki, proszę bardzo. No, jest pokrowiec, proszę, z rączką. Więc mogę sobie tę pościel przenieść, no jest ciężka. Ja to tam czytałam, że na przykład te 2 kilo to jest 2 kilo wypełnienia po prostu tego puchu w środku, natomiast materiał, szwy i to wszystko, że ona z 4 kilo pewnie waży. Nie wiem, w sumie wiecie, ja to pamiętam, jak byłam mała, to ja spałam na przykład pod pierzyną u babci, nie wiem, czy kojarzycie. Ta pierzyna to taka była. Jak ona po prostu leżała na łóżku, no to tak, no taka mniej więcej. Ja nie, jak nie większa. No ja zawsze patrzyłam to łóżko takie. Także ja pamiętam właśnie, jak spałam pod takimi różnymi i chyba spoko. No nie wiem, muszę się zastanowić tak naprawdę, ale wydaje mi się, że no może mi się to przydać. No taka puchata, jest taka puchata. Śmieszna. Ale śmieszna, dobra. Ktoś tutaj pisał też, że na przykład warto byłoby ją wywietrzyć.
że tutaj jest jakiś podobno specyficzny zapach, czy nie wiem, czy tego materiału, czy tego puchu. Natomiast chwilowo ja nic nie czuję. Z takich rzeczy. Ja czuję po prostu jakieś tam pojedyncze zapachy, jakie perfumy, na przykład takie rzeczy to ja czuję, ale no tutaj to... Nie wiem. Nie wiem, czy muszę ją wywietrzyć. Na razie taka jest. Trochę widzę tutaj takich... no takich pozostałości po tych piórkach, pierzach. Takie króciutkie. No trzeba by to wytrzepać po prostu, myślę. O, wytrzepać. No różne były też opinie, że tam wiecie... A to, że... No, różne, naprawdę różne. Jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani, to ja wam to podlinkuję. Podlinkuję. Co jestem? Teraz jestem brudna. Podlinkuję. To sobie poczytacie. Jeżeli jesteście zainteresowani, tak jak mówię, ja wzięłam 2 kilo, żeby po prostu to była typowo taka pościel na zimę. Bo na lato to ja mam tamtą i ona mi się fajnie sprawdza. Ale na zimę może być ok. Tam czytałam też, że 1,5 kilo to dla innych osób jest wystarczające jakby i na jesień, i na zimę, i na lato na przykład, że taka kołdra po prostu całoroczna. No, także tak się przygotowuję. I tak pomyślałam, że może warto mieć po prostu taką pościel. Ja to tak sobie wyobrażam też, że wiecie, jak było zimno, to można się nie po prostu opatulić i tak będzie cieplutko, chociaż mam swój koc. Ale kołdra to też fajnie, żeby tak sobie, nie wiem, nawet na kanapie tutaj poleżeć pod kołdrą, to też będzie po prostu ciepło. No. No i to tyle. W zasadzie to tyle. Chciałam wam pokazać mój nowy zakup. Zastanawiałam się, czy by nie kupić sobie właśnie tej kołdry w ramach prezentu do kalendarza mojego adwentowego. No ale no, nie zmieściłaby się jakby pod kalendarz na pewno i... Nie wiem, nie wiem, gdzie to trzymać, słuchajcie, wiecie co, bo jest to wielkie. Nie wiem, czy chciałabym to gdzieś, wiecie, wynosić, żeby to na przykład nie zawilgotniało gdzieś czy coś, więc wolałabym to w domu trzymać. Ale tutaj nie ma gdzie. Nie wiem, czy te farfocle mi do oka przypadkiem nie wpadły. Także, no. To tyle u mnie w zasadzie. Zamknę to sobie, niech, no, a może, nie wiem, wietrze. O, dzisiaj ładna pogoda, w sumie mogłabym to na słoneczko wystawić, niech się wietrzy w sumie. Ale boję się też, że jak ja to wyjmę stąd, to jest tak ładnie zapakowane, wiecie? Że jak ja to wyjmę, to już po prostu nie włożę. Widzicie, tak ładnie wszystko, więc w sumie no spoko. No nie wiem, dajcie mi znać. Czy wy po pierwsze szykujecie się trochę jakoś na zimę? Czy kupujecie sobie jakieś takie inne rzeczy niestandardowe, coś tam, co się wam przyda na przykład w mieszkaniu? Albo co może się przydać w sytuacji takiej, gdzie na przykład, nie wiem, nie będzie chwilowo prądu. No to wiadomo, że wtedy też nie będzie ogrzewania na przykład, nie? To czy się szykujecie, czy raczej nie? I zobaczymy, jak to będzie. No, jestem ciekawa. Dobra, to ja uciekam na razie i widzimy się później, jak się będę szykować. I powiem wam co i jak i gdzie jedziemy. I no, to do później. Zrobiłam sobie małą drzemkę i ogólnie za bym pospała. No, odespałabym to wszystko, te wszystkie dni, ale niestety chyba nie mogę. Muszę się zabrać za jedną rzecz. Otóż muszę przygotować sobie obiad na jutro. Bo jutro będę jechała do biura z samego rana, więc przyda mi się mieć coś przygotowanego już i myślę, że to jest ten moment właśnie, że muszę coś sobie zrobić, ale wymyśliłam najprostszy, najłatwiejszy obiad, jaki w ogóle, jaki znam, więc zajmie mi to 5 minut, więc spoko. Tu myślę, że szybko mi pójdzie i się nie narobię. A czeka mnie dzisiaj jeszcze, słuchajcie, super wydarzenie. Coś, na co bardzo długo czekałam, bo idę na koncert. Na koncert, na bilet w zasadzie. Na koncert, który kupiłam już, nie wiem, w wakacje, czy jeszcze wcześniej. I wtedy zrobiłam sobie taki właśnie prezent od siebie, dla siebie. I jest to koncert zespołu Placebo. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie. Ja po prostu kocham ten zespół od nie wiem, od czasów gimnazjum, czy może jeszcze wcześniej. Uwielbiam po prostu i
I tak się pamiętam, trochę zastanawiałam, ale mówię, no nie, no przecież zawsze o tym marzyłam i serio to jest spełnienie moich marzeń, także bardzo się cieszę i nie wyobrażam sobie tam po prostu nie iść. Musiałam wymienić baterię, proszę, w takim momencie. No, także czeka mnie koncert i ja tak sobie wcześniej sprawdziłam, o której on godzinie się zaczyna i byłam trochę zaskoczona, bo na bilecie jest 18 i mówię, 18 to bardzo wcześnie, ale w sumie to ja się bardzo cieszę, bo ja to, wiecie, z wiekiem to ja już wolę te wydarzenia, niech wcześniej się dzieją, to ja mówię, to ja o 9 to ja już w domu będę i super, to ja się jeszcze wyśpię, ale nie. Potem dostałam wiadomość, że faktycznie koncert się odbędzie, że nie jest odwołany ani nic. I tam już jest cała rozpiska i jest jeszcze support, który gra. I koncert generalnie zaczyna się o 9. Także to już troszkę mniej mi się podoba, bo ja już o tej godzinie to już, wiecie, szykowała się do spania. No ale trudno, no. Liczyłam się też z tym, że może tak być, że to potrwa trochę dłużej, no i trudno, będę jutro po prostu niewyspana, ale bardzo się cieszę, że jadę, także chciałam Wam o tym jeszcze teraz tutaj powiedzieć, bo potem, nie wiem, będzie na pewno już ciemno i będzie pewnie wszystko już szybko się działo, więc no, ale bardzo się cieszę, także teraz jeszcze tylko ten obiad, ale skoro obiad będzie się robił pewnie 7 minut, które coś, nie wiem, makaron gotuje, to może ja mogę jeszcze dżemkę taką na pół godziny mieć? Może jeszcze troszkę, jeszcze myślę, że chwilę sobie poleżę i zaraz się zabieram. Strasznie mówię, naprawdę strasznie. A, leki mogę wziąć, bo już brałam rano. To już pora, żeby wziąć znowu. No ale mówię, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Jak mówię, głośniej się ekscytuję, jest gorzej. Także, słuchajcie, tak najbardziej mnie martwi to, że jak ja będę śpiewać na koncercie, bo przecież to jest takie ważne, przecież wiecie, koncert bez śpiewania to nie to samo. No ale chyba Brian Molko mimo wszystko da radę, tak mi się wydaje, no da radę, no będzie musiał jakoś. No, ale tak. No, to ja się cieszę i jeszcze chwilkę sobie poleżę, a potem obiad, przygotuję sobie może jeszcze ciuchy na jutro, o, buty muszę wyjąć, bo no, schowane mam jeszcze botki, no i tak, no. Także widzimy się jeszcze za chwilę, a ja jeszcze chwilę tutaj pod kocykiem sobie poleżę. No dobrze, zabieram się za obiad. Przygotowałam sobie tutaj już makaron. Także muszę go tylko odmierzyć. Makaron z soczewicy, pomidorki. Nie pamiętam ile ich było, ale ja użyję tyle. Tutaj mam grana padano i pesto. I to będzie cały obiad. Żywimy sobie od razu pojemnik, do którego wrzucę i będzie gotowe. I tak jak powiedziałam, ponieważ to się 5 minut gotuję, no to całe danie gotowe jest w 7. Szybszego obiadu to chyba nie ma, no chyba, że zupka chińska. No dobra, no to ja tutaj mierzę makaron i to wszystko w zasadzie, bo później wszystko mieszam i tyle, i nic więcej nie trzeba. I obiad gotowy, a bardzo smaczny. Polecam. Ja już jestem gotowa. Zjęłam soczewki w ogóle, pół dnia chodziłam, myślałam, że wytrzymam, ale jednak czułam, że mam takie suche oczy i chcę się dobrze czuć, wiecie, mimo tego, że gdzieś tam wychodzę, no to chcę się dobrze czuć i nie mieć problemu z tym, że mam suche właśnie oczy od soczewek, także założyłam okulary. I tak, koszulka z Zary, taka oversize'owa na długi rękaw, trochę grubsza bawełna. To są spodnie takie ala skórzane z Only. Ja je kupiłam albo w zeszłym roku, albo 2 lata temu i do tego mam te buty z Adidasa. Stan Smith chyba, o. I do tego tutaj mam przygotowany właśnie szaket, torebka i zamawiam Ubera. Jadę. No i biorę Was ze sobą, mam nadzieję, że uda mi się coś tam nagrać, bo nie wiem jakie będą piosenki, ale mam nadzieję, że moje ulubione, także muszę mieć taką pamiątkę, po prostu muszę. I bardzo się cieszę, także jadę, tylko też nie chcę być za wcześnie, bo ten support to mnie za bardzo nie interesuje. No ale jakby się zaczął wcześniej, no to też warto tam po prostu wcześniej trochę być. Także zbieram się i jadę. A jeszcze tak Wam chciałam pokazać ten szaket, bo myślę, że on naprawdę fajnie wygląda. Torebka nasze. Brudny róż kolor. No, i jestem gotowa. I już Uber jedzie, także jadę.
that if you want to hear more music, you're gonna have to put your fucking phones away. I pomyślałam, że odezwę się od razu po pierwsze wrażenia wam opowiem i sama na pamiątkę sobie zachowam. Mówię, nie jest tak źle w takim razie, nie? Oczywiście, że śpiewałam, bo się nie dało nie śpiewać. Słuchajcie, ten koncert był tak piękny, ale to tak cudowny, że to był jeden z lepszych koncertów, na których byłam. Może też dlatego, że czekałam, mam wrażenie, całe życie na niego. I to było niesamowite, że zobaczyłam, ja chyba, wiecie, ja nigdy chyba nie wierzyłam w to, że pójdę na koncert Placebo, jakby to było tak odległe, bo oni, wydaje mi się, że nie grali do tej pory w Polsce, albo nie wiem, nie pamiętam, albo mnie, albo to było dawno, albo mnie nie było, albo nie wiem. Więc nigdy jakoś nie sądziłam, że to jest realne, mimo tego, że jakby wiadomo, no koncerty są, dzieją się, ale jakoś to było zawsze tak odległe i zobaczyć na scenie Briana Molko razem z tym Stefanem, czy jak mu tam. W każdym razie to było coś niesamowitego. Już pomijam fakt, że ja po prostu ten zespół kocham i muzykę, jaką tworzą. I oni tworzą taką samą dobrą i jakościową muzykę od lat. Wiadomo, że nagrywają kolejne nowe płyty i one tam się troszkę różnią, troszkę więcej tam weszło, nie wiem, elektroniki, takiego nowego brzmienia, ale nadal to jest, mam wrażenie, to samo Placebo, które ja kocham i uwielbiałam, po prostu jak taka byłam, to już lubiłam. I naprawdę jestem tak szczęśliwa, to było tak niesamowite, to był tak dobry koncert, co prawda muzyka moim zdaniem trochę była za głośno, i nadal najlepszym koncertem chyba pod względem dźwiękowym był koncert Kasi Sochackiej, gdzie to wszystko idealnie współgrało, i jej głos, i muzyka. Ale to, co ci artyści potrafią zrobić, muzycy na scenie, to było tak piękne, tego się tak dobrze słuchało, tam każda jedna piosenka po prostu była dobra, albo i cudowna. Naprawdę, dajcie znać, czy ktoś z was był na tym koncercie może. Czy gustujecie w takiej muzyce w ogóle, czy nie? No ja jestem naprawdę zachwycona. I tak się cieszę. To jest jedno z takich ważniejszych dla mnie wydarzeń, bo tak jak mówię, ja, no to jest taki jeden z pierwszych zespołów, który ja tak bardzo polubiłam i jakby zostało mi to do teraz. I drugim takim zespołem jest Garbage, także... I nie wiem, czy Garbage kiedyś nie grało koncertu w Polsce i ja po prostu nie poszłam. Nie pamiętam, ale to też jest takie moje marzenie właśnie, takie z dzieciństwa powiedzmy. I bardzo chciałabym iść, jakby była taka okazja, bo też po prostu uwielbiałam. Uwielbiałam. Shirley Manson dla mnie też była po prostu super, ona ma tak piękny głos też i ta muzyka była taka dobra. No, więc to są takie zespoły powiedzmy, no mojego dzieciństwa, ja to tak mówię, no ale miałam wtedy, ja wiem, no pewnie już ze 12-13 lat. No. Także odezwałam się tutaj jeszcze z wrażeniami zaraz po. Naprawdę cudownie, cudownie. I tak to ładnie, no, no wszystko było takie spójne, po prostu to Placebo, które z nami w ogóle grali też nie tylko piosenki z tej najnowszej płyty, tylko jeszcze też stare przeboje. I było, tylko nie udało mi się nagrać, niestety nie starczyło mi miejsca w telefonie i wydawało mi się, że nagrywam, ale już nie nagrywam. I była piosenka Running Up The Hill. Pięknie oczywiście też zagrana, no ale niestety i zaśpiewana, ale niestety nie mam jej na telefonie i nie wiem, czy jest na aparacie, bo mało nagrywałam, bardzo mało, tak naprawdę tylko tam kilka fragmentów, chyba nie wiem, ze trzy jakieś. No szkoda, ale najważniejsze było jednak to, żeby tam być i żeby zobaczyć na żywo w końcu Briana Molko, to jest takie cudowne. Ja mówię, no ja po prostu uwielbiałam zawsze ten zespół i jego i spełniło się moje marzenie.
Także tak, 4 minuty tutaj zachwycania się. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Mam nadzieję też, że nie przeszkadza Wam mój głos, bo ja to już się przyzwyczaiłam. Po prostu jest trochę bardziej, jest taki bardziej, taki bardziej tajemniczy, taki, wiecie, nie taki normalny jak zazwyczaj, więc nie wiem, czy to po prostu słychać, że jestem chora i tak. Tak się nawet zaczęłam zastanawiać, może ja mam zapalenie krtani jednak, może warto byłoby zrobić sobie jakąś inhalację po prostu. Ale jak kiedyś miałam zapalenie krtani, to w ciągu jednego dnia dosłownie straciłam głos. Bo to było akurat na wyjeździe, więc zdążyłam jakby obudzić się, byłam wszystko zdrowa, wszystko fajnie i potem jechaliśmy pociągiem i w tym pociągu w klimatyzacji zaczął mi się katar, a pod wieczór już w ogóle straciłam głos. Także tak to wyglądało, no teraz póki co mówię, więc nie jest tak źle, ale może to co? Aha, no i tak, no i jutro jeszcze jadę do biura, także idę się teraz kąpać, jeszcze zrobię sobie herbatkę z sokiem malinowym. Jutro do biura, a potem to już tylko jestem w domu, już tylko odpoczywam, kuruję się, leczę i w ciepełku będę siedziała i tak. I w ogóle jeszcze wychodząc z koncertu, chciałam zamówić Ubera, ale Grażynka oszczędności poszła kawałek dalej, poszła na przystanek autobusowy i zapłaciłam połowę mniej, także cudowny wieczór, no naprawdę cudowny, takie rady. Rady Grażynki. Dobrze, no to co, to ja się już żegnam w takim razie. Mam nadzieję, że Wy również miło spędziliście ten dzień, bo ja cudownie. Naprawdę. Także na długo na pewno to zapamiętam i bardzo się cieszę. I cieszę się, że to się wszystko tak udało i że mogłam też Wam tutaj kawałek pokazać. I też sobie na pamiątkę i w ogóle bardzo się cieszę, naprawdę. Jeden z takich ważniejszych koncertów dla mnie, z ważniejszych wydarzeń. No, także bardzo się cieszę, że mogłam Wam to pokazać, podzielić się tym, a teraz idę się kąpać, idę spać, żeby się wyspać, bo już jest w pół do 12 w nocy, także miłego dnia Wam życzę i wszystkiego dobrego i zdrowia dużo przede wszystkim, to się przyda. Pa!